Dzień dobry, cześć i czołem, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, dzisiaj moi drodzy kolejny odcinek z RP, czyli nowe życie prezesa. Zobaczymy co się dalej potoczy. No i oczywiście jak chcecie być na bieżąco, pamiętajcie subiku, łapka i komentarz wsparcia, mile widziane. Chyba, że wam się podoba, to oczywiście moralnie, koniecznie musicie zostawić łapę. No dobra, to co, to może jakieś biznesy zaczniemy robić, co? No właśnie, no jak... możemy lecieć na kodyinkę sprzedać. Czegoś mnie nauczycie. W sumie jest godzina, tylko czy są listy? Macie w ogóle listy? Właśnie, listy, nie? Jak chciałem na sprzedaż iść, ale nie ma dnia. Zapisałem. A macie brudną, to na wczoraj byśmy pojechali. Nie, ja w sumie mam chyba trochę. Masz schowku, czeka. A masz wytry? Wytryk nie mam przy sobie. Kup. No ja nie mam kasy na wytry. No ja też nie mam, jestem biedny, dałem wytrycie hajs na auto. No, policja. No. A nie, to jest policja czy straż? Nie, to jest ten, nie szpitalny. A, szpitalny, okej, okay, dobra. Nie, po ciemku to myślałem, że policja jedzie. No, różnie bywa. Dobra, schodź tutaj do czepurka, sobie siedniemy, bo... Dawajcie, przyjadajcie. To z tyłu sobie wsiądę. No, spoko. To gdzie jedziemy? Nie wiem, czy możemy przez ten nos po prostu kurs na farmerze zrobić i w niej sobie pójdziemy sprzedać kodyjne. Ale masz listy? Nie mam, no to kurs na farmerze. No to jedziemy na farmera, Paweł? No możemy na farmera, no możemy. Dobra, to dawaj do grupy szóstej, dawaj do szóstej. A masz pieniądze na tego, na traka? Ze sługę? Ej, słuchajcie, a w ogóle wyjaśnijcie mi tego, o co chodzi z tymi listami. Macie jakieś listy, jakieś... Słuchaj, żeby zrobić na przykład... Żeby zrobić ten, kupców, jak to w sensie? Się nazywa. Żeby zrobić zlecenie kodeiny, potrzebujesz takich informacji o przesyłce, które znajdziesz w śmietniku. I udajesz się do nich w wyznaczone miejsce, tam jest taka budka telefoniczna. I $50 potrzebujesz, nie? Ten lisik i $50. No i tam odbierasz ten telefon, bierzesz zlecenie. I jedziesz w wyznaczone miejsca na GPS-ie. Tam po prostu kojarz, łowiłeś może ryby? No, łowiłem. No co tam wiesz, co podobnie wygląda wytrychowanie. Tak samo. I tam masz też dosłownie tak samo. Wolny, no dosłownie tak samo. I po prostu wytrychujesz sobie tą ciężarówkę, przeszukujesz ją, no i dostajesz 3 paczki, które potem sprzedajesz. No to powiem od razu, że wytrychowanie, znaczy łowienie ryb szło mi bardzo źle. No właśnie wiem. Ciężko tam trafić było, no. Paweł, weź w telefon sobie odpal. Chodzisz sobie w grupy, taka aplikacja jest, no nie? No. I dołącz się do szóstej. Na samym dole ona jest. Dobra, wysłałem prośbę o dołączenie, no. Okej. Tylko to chyba będziesz musiał sobie ten imię i nazwisko zmienić. Czemu? Dobra, nie. O co chodzi z moim imieniem i nazwiskiem? Co jest z nim nie tak? Nie, no to mama, nie. Mama no mi je dała, co wam się nie podoba? No dobra, Jacob, dobra. Co ty gadasz, spor? Znaczy chodzi bardziej o nazwisko, ale dobra, może być. No, nazwiska się nie wybiera, przepraszam bardzo. No właśnie. Po mamusi tak mam, no. No. Po prostu tutaj się nie czepiaj, Jacob. Przepraszam, po tatusiu. No tak. O kurde. Dobra. Dojechaliśmy chyba na miejscu. Taksówka w rowie, Jezu. No się zeszło. Taksówka? No trochę zeszło, no ktoś chyba tutaj ten... Na skróty chciał jechać. S961 tutaj, co tego taksówkarza. A ja mam 99. I co no teraz? Super. A ja mam 5877, problem? No właśnie. O Jezus. Rzekaj. A, to jednym autem, tak? Ja nie mam gotówki. No tak. Dobra, czekajcie, gdzie jest nasze auto? Trochę muszę wyjechać. Chyba to, nie? To jest nasze? Tak. To jest nasze? Bo muszę trochę wyjechać, no. O kurde, się zakopałem. O! No to spróbuj do przodu, przejechać. Właśnie. O. Dobra, zbieramy. Ile mówiłeś, że zarobiłeś z kursu wczoraj? Jednego? Nie, wiesz co, 3420 chyba. Ale jedną osobę.
No, a co tam? $50 pożyczyć? Ma ktoś 5 dych w ogóle? A się. Ma ktoś 5 dych? Ja oddam. Może będę mieć, a nie, mam 21. Ale w razie czego jest bankomat tam w sklepie, kawałek dalej. Dosłownie obok. Jak tam, jak patrzę, w tamtym kierunku. Otwórz mu auto, żebym wysiadł. Pożyć? A, dobra, dobra. Dobra, dzięki. No, ale wyś... niech on wysiądzie, wysiadaj. Co, ja mam wrażenie, kurczę, mam nadzieję, że ten zraszacz tam nie ma pestycydów jakichś, nie? No też właśnie. Bo woda wodą, ale pestycydy po pysku tak raczej średnio widzę. Dobra, ostatnim już, ja już ostatnim też wziąłem. Dobra, ja już też ostatnim wziąłem. Dobra, lecimy na kolejne pole, siadaj. Czemu? Aha, dobra. Silnik trzeba przełączyć. No, ale świeciły światło i to mnie zdziwiło. Wiesz co, też często tak mam. Wsiadam z auta, świecą światła, później gasną. Trochę dziwne. Może jak zapomnisz wyłączyć światło i ci akumulator padnie. No już bo. No i kolejny zrasz, nie wierzę, nie wierzę na pole. O, nie, no nie, dobra, to można, okej. Okay. Ej gościu, jak ty jedziesz? Co to? Coś ty zrobił? Sorry, zamknąłem oczy, sorry. Tam chustę z głowy zdejmij, bo to ci na oczy idzie. To się, no. Się zamyka oczy jakimś takim ciężkim autem, no stary. Pomyśl trochę. Ja normalnie. Ej, że tu nikogo nie ma, stary. Ej, dobrze, słuchajcie, dobrze. Podjedźcie może trochę bliżej, bo jesteście strasznie daleko, nie? Od no tego. No właśnie, żeś tak dziwnie zajechał. Gdzie tu się zbiera? No tu masz marcheweczki takie do zbierania, piękne, soczyste. Ało. Nie będę go bił. Bez przesady. No nie wierzaj na pole! O kurwa! Ja! Opy! Co on robi? O, tak, nie, tak o wyjdź się z pola, bo nie można zbierać. Ile tego trzeba zbierać? Pięć. Po 5 sztuk, no. Dobra, dobra, dzięki. Ogólnie zebrałem już na tym polu. Dobra, no to wsiadam. Dobra, dawajcie. A wy jesteście w ogóle bracia siamscy, czy jak? A czemu tak uważasz? No bo tak patrzę na wasze twarze i fryzury. Nie. No ja mam inną fryzurę, masz przesady. No dobra, dobra. Przeda się już powiem to prawda. Dobra, dobra. A twój Paweł taki największy skok jakiś na Alfa to jaki był? Ale w sensie na tej czy na poprzedniej nie, wyspie? Nie, na poprzedniej tej swojej takiej. Wiesz co kurczę, nie pamiętam, nie liczyłem w sumie. Bo to szło wiesz jeden z ten, napad za napadem. Mhm. Ja tam słyszałem, że ty kasy narabowałeś nawet do tam coś do bazy wojskowej, żeś wjeżdżał. Ja wjeżdżałem wszędzie, gdzie były pieniądze po prostu. No. I takie podejście się przyda. Okej. Okay. Znaczy, nie, do apki, znaczy no, serwera. A, dobra, dobra. To później zerknę. Tak, dobra. O kurde! Ja! Yeah. Co wyście to zrobili normalnie? No nie, bo właśnie tutaj... No, to nasza wyspa, nie? Wyspa, wyspa. Kurczę, nie no, dzwonię po karetkę chyba. Ja, normalnie, dobra. Co się stało? Dobra, dawaj, dawaj, szybko na pogotowie jedziemy. Dobra, tutaj dobra. Na Sandy możesz jechać, na Sandy. Na Sandy nikogo nie ma, czy masz 100 dolarów? Na Baśkę raczej mam, jedź. Masz? Jedź. Dobra, dobra, jedź. Lecimy na Sandy. No jak tam nikogo nie ma, ale i tak do miasta możemy, i tak musimy do miasta jechać, więc do miasta też możemy dojechać przecież. No niby ta. Ale to już na spokojnie, trzymaj się tam z tyłu, nie? Dasz radę? No tak to jest właśnie, jak się pracuje na farmie. W każdym momencie może coś przygnieść. No tak. Ciężkie maszyny, więc wiadomo, nie? Dokładnie. Dasz radę, czy nie? Tak, na spokojnie. No tak, tylko tutaj w tym przypadku, no to widzisz, kurczę, no tutaj on trochę połamany chyba może być. Jak tam ręce, możesz rękami ruszać, czy coś?
Tak, jest dobrze. Nadgarstkiem możesz na pewno. Tak, jest dobrze, tylko... No nadgarstkiem to najważniejsze. No dawaj, nie boli tylko trochę, jakby nie wiem, jakby czaszka, nie wiem, czy jest czaszką, nie jest, ale tak to jest dobrze. No najważniejsze, że nie ma żadnego wycieku płynów, nie? No. W sensie ani nie krwawisz, ani się nie zesrałeś. No, też dobrze. Okej, okay, czyli w razie czego na testach psychologicznych na przykład nie mówić, że chce używać broni, żeby zobaczyć, co ktoś ma w środku na przykład, nie? Nie przejdzie. Nie. Albo na przykład, że chce kogoś przeszukać w ten sposób. To nie, to raczej powiedzieć, że tam nie wiem, w celach do obronienia, że coś takiego jak... No, w sensie jak ktoś do mnie podejdzie, żeby... Na broń jakby, nie? No, no, właśnie o tym mówię, nie? Że ktoś do mnie podejdzie, że mogę go zastrzelić, bo się będę trochę bał. No tak. O kurde, nie? To co, idziemy najpierw sprzedać, czy tutaj? A nie, dobra, bo to koledzy się stanie zaraz. No, żeby... No nie, nie, na pogotowie jedziemy. Jak wcześniej mnie pytaliście, jedziemy. To właśnie najpierw ekipa najważniejsza i życie, a później kasa, nie? Tak. O, widzicie? Właśnie was okłamałem, nie? Czyli tak na testach psychologicznych też mogę mówić. Rozumiem. No tak. Nie, no bo każdy wie, że kasa jest ważniejsza od życia kolegi, nie? No kurczę. Co? Nie? A, no dobra, jak dobra. No nie. Nie, no mówiłem, że ja nie znam tych testów. Dobra, nie wiem, co tu się dzieje, ale widzę dużo ciał. Okej. Okay. Nie mamy... Pomocy, szybko potrzebujemy tutaj. Pomocy! Może na sali będą. Iść na salę. Są. Halo, pomocy, potrzebujemy tutaj. Będzie. Ja będę zaczął. O, farmy. Maksymalnie no, ale jak trzeba, bo później dzień może dobry. Być... Czerwony. Dzień dobry. Byliśmy na farmie, kurczę, i wypadek był. Przygniotło go. Wypadek przy pracy. Dobra, ja idę w trzeci. Miłego. Dzień. Trzyma. Dobra, delikatnie podam. Jak ty się ubrałeś tym kamieniem? Mam dobry wygląd na wszystko. O Jezu, dziękuję bardzo od razu. Będę chirurgiem. Dobra, teraz. Dziękujemy. Szkło powiększające już szkóre gotowe do roboty. Dobra. Nie mogę. Filip, jeszcze jedna sprawa. No. Masz auto? Auta o, nie mam. Co to za muzyka jakaś fajna? O, ale kumpel. Ty, kapu się muzyka. Ty, no ładna, fajna. Nie wiem, ja mam AirPodsy. Ty, jak zawsze. Co tam? Wczoraj mam zdjęcie w pięciu latach. No potrzebuję auta, żeby się przebrać, tak? A nie dostałem awansu, dziękuję. Bo... Kojarzę skądś tą piosenkę, znaczy tą muzykę. No właśnie, też kojarzę skądś tą piosenkę, właśnie nie wiem skąd. No właśnie. A nie wiedziałem, że w szpitalu takie fajne piosenki puszczają. No właśnie. Dobra, to po tym kursie lecimy do Kodeiny. No tak. Dobra, spoko. O 12:00, kurde, będę się musiał zamyśleć. No dobra, co najwyżej miał to zostawić, dobra? No tak, zostawię wam tego czubka. No i... Dobra, widzę chyba, że dojeżdżamy. Zobaczymy, jak to zadziała. Ej, gdzie jest gościu? O, proszę. O, jest, dobra. Teraz sprzedaję. Dobra. Ty nie musisz, Paweł, nie? Nie, spoko, właśnie, ja tylko pilnuję, nie, że dostanę twoją działkę. No tak. No i powinniście już dostać. O, i nasiona. O, i to nawet więcej, 3,5 dostałem. To jeszcze więcej niż ostatnio. Plus nasiona, jest. No tak. Nasiona dostałeś? Do zioła. No ja też nasiona. Ja nie dostałem nasiona żadnego, nie widziałem. To jest nie zawsze, wiesz, się dostaje. Czyli co, farma, tak? No tak. A no jedziemy farma, a potem kodeinę chyba, nie? No, spoko. Pokażemy ci coś tam. Chipsa, w sensie, to znaczy? Gipsa. A, Gipsa. Dobra, spoko.
Słyszałem chipsa i tak mówię, bo wiesz, myślę o jedzeniu już po prostu, głodny trochę zrobiłem, więc, ale tak leciutko. To można podjechać gdzieś zaraz. No co, potem podjedziemy jeżeli na park. Coś. Oj, ja potrzebuję jeść to, ale w aparta jakoś coś tam mi zostało jeszcze jakieś resztki. No spoko. A tam w parku, na park, tak? Tam można kupować jedzenie? W jakichś rozsądnych cenach? Tak, na łódkach. Tak, tam za 10 dolarów masz paczkę chipsów. No, no właśnie takiego jedzenia szukam, śmieciowego właśnie, za dychę. Do 5 dych maksymalnie, no bo tak, kurczę, kawę wiesz, za 250-300 tak dolców, no to... tam jest, no bo tam jest, strasznie się najadasz. A czy tam są zestawy chyba, nie? Ale tam się najadasz tym bardzo. A no to też tam słyszałem właśnie, no. A właśnie, słyszeliście o tym, tej restauracji Burger coś tam King? Chyba Burger to był... Burger Shot, no, sprzedają. Przetarg jest, no. Niedługo będzie otwarty po przetargu i prawdopodobnie będzie rekrutacja. Można pójść. Właśnie ja też. Znaczy słyszałem, że kurczę, no praca w takich burgerowniach, McDonald'ach, no dość ciężka raczej chyba jest. No nie, no szczególnie nie na składaniu, na składaniu tych burgerów przecież. No właśnie, nie jest właśnie tak ciężko. Tam masz jakby recepty, no nie? No dobra, w sensie, a ten, a... przepisy na to, co jak tam robić. A nie myśleliście, żeby może wykupić tą burgerownię faktycznie na przykład? Właśnie myśleliśmy, tylko to tam trzeba biznesplan i 150 tysięcy. Pieniądze. Nie, bo wiecie o co chodzi, jeżeli chodzi o biznesy, to każda działalność jest dobra do prania gotówki. Prania właśnie, no tak. Tylko chodzi o to, że my nie mamy właśnie tych początkowych 150 tysięcy. No. A, okej. Okay. No to faktycznie, może być problem. Dobra, najważniejsze się przebrać, żeby mieć swój strój. Jaki łysy, nie są łysy, bo po ty gadasz. Dobra, chyba cię wkręcę, a tutaj coś leży. To picie ktoś wyrzucił, zepsute. No to ja też powyrzucam tutaj. To jest, a tam jest śmietnik, ale dobra. No śmiece, no. Okej. Kto nie śmieci, jak prawdziwy gangsta. Dokładnie. Walę śmieciami po ziemi, a nie do śmietnika. No to na apartamenty. O, paczki. O, coś mi tak gasi ręczy w ogóle. Ale nie dymi się ani nic. O, hopie! Dobra, jest, ała. Weź ty, może dobra. Się daj kierować, co? Bo ty no, nie zbierz. Może ktoś inny niech kieruje. Dobra, zjadę na bok. Ja pokieruję. A często tak masz, że się zamyślasz, jak jedziesz? No, teraz on ci nie odpowie, bo jest zamyślony. Może do lekarza będzie musiał iść z tym, wiesz, bo kurczę, jak tak wiesz. Traci przytomność w trakcie jazdy. To są jakieś problemy na podłożu neurologicznym, jak nic. Słuchajcie, ja tylko jedna rzecz jeszcze, słuchajcie, bo my nam wypłacili przygotówkę, nie? Może... No, do banku byśmy może poszli wpłacić, bo jakby ktoś, wiesz, jakiś gang nas napadł czy coś, większy. Dobra, tutaj mamy po drodze. Bo tu po drodze będzie pierwszy zjazd chyba w prawo, nie? I tam będzie ten bank. A, to do Pacyfika, możemy zajechać. Chociaż tam często narkotyki sprzedają. Co, w banku? No nie, koło Pacyfika. A, dobra, myślałem, że w banku. Nie, nawet ja tam czasem tak kiedyś sprzedawałem, ale na razie trzeba przystopować z tym wszystkim. Tutaj jak prosto pojedziemy na prawo, będzie pan. A się chwilę zamyślę, dobra? Jezu, dobra, co spoko. Jezu. Znaczy, o 12 będę się musiał tak na jakieś około 20 minut zamyśleć. No spokojnie. No. Schowamy go do bagażnika po prostu w razie czego, żeby nikt nie ukradł. Albo on pójdzie sobie, wiesz, do domu sobie pójdzie. Kluczyki gdzieś tutaj do schowka dam. Dobra, ale to co pójdziesz za co, bo jakbym chciał auto naprawić, to wiesz. Ale tak nie, to normalnie się da, ze mną w bagażniku. Ale no nie wypada tak z gościem w bagażniku na mechanika. No stary, jak mechanik zapyta, czemu leży gościu w bagażniku, to no co? Właśnie. Co my mu powiemy? To ja plakietkę sobie zamyślony dam. Jakby. No to co? Ale to wyjdzie, że my cię porwaliśmy na przykład spod jakiegoś, kurde, nie wiem, budynku. Tylko ja będę miał potem problemy.
Dzięki, że zostałeś do końca. Koniecznie obczaj poprzednie odcinki. Zerknij również na playlisty. Ponad 200 gier, ponad 6000 filmów. Oczywiście, jak chcesz być na bieżąco, pamiętaj, subik i łapka wsparcia.